Siema, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 na skróka. Ostatnim razem byliśmy tutaj i Nowit już zniknął. A może dlatego, że wróciłem się do miasta, żeby trochę siłę podbić? Plus jeszcze wyczyściłem tam teren przy tych budowlach. Nie wiem w sumie czyje to budowle są, nieważne. Ważne jest, że teren jest czysty. A ja biję trochę mocniej. Ale tu leży roślinek. Znaczy, leży. Rośnie. Sobie później pozbieram. Ale was jest. Muszki. Dlaczego, kurde, te kryty są nadal takie randomowe? O, rany. Nie, zawsze tak jest, że jak walczy więcej niż z jednym przeciwnikiem, to kryty nie chcą wchodzić. Ja pierniczę. Chodź tu, cholero. No widziałem ognika w oddali, a tak. Myślałem, że tylko tam w lasach za Farmonara jest jeden ognik, a tu się okazuje, że jest ich więcej. Bardzo ciekawe. Dobra, idziemy dalej. Mamy kolejnego nowicjusza. Są topielce, z nimi też się rozprawimy. I jakaś jaskinia. No chodź. Coś mi tak, kurde, się klawisze przybloczyły. Nie wiem, czemu się tak robi. Czasami nawet jak wydaję mu komendę atakuj na bok, to on nie reaguje. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Co my tu mamy? Szczury. Ale mogę podejrzewać, że dalej są... Znaczy głębiej są... pełzacze. Ale to tylko takie moje podejrzenia. Już podziękujemy, paskudo. Okej, zamknięte drzwi. Wszędzie są zamknięte. Mogę tam podpatrzeć, co tam jest? Gobliny. Ty jesteś gobliński wojownik. A każdy rodzaj. Zwykły, czarny i wojownik. Brawo. I mamy jeszcze jedną grupkę, tak? A nie, to tylko jeden. Dobra. Pewnie tu nic wartościowego nie będzie. Tylko złoto. Co mi po złocie? O, tablica może być. Już ich trochę mam, jak się nauczę języka tych starożytnych, czy jak oni się tam nazywali. No to trochę mi statystyki podskoczą. Tam były jeszcze jedne drzwi. Co się kryje za tymi drugimi?
O ile mogę je otworzyć. Chrząszcze. I kufer. Tak na marginesie. Ile ja mam jeszcze wytrychów? Wytrychy. 15, mało. Wow. Na wyczucie. Ale mi się udało. Dobra, spustoszyliśmy jaskinię, to teraz możemy pójść dalej. Dwa topielce po drodze. Chodź ta na mnie. Poprawka 3. Bo jeden tutaj nowicjusza wpieprza. No i mamy jakiegoś gościa. Pewnie jakiś myśliwy. Czy coś. Hej, ty! Czekasz tu na kogoś? Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? Dlaczego czekałeś na mnie? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Co chcesz zrobić? Chcę zapolować na zębacze. Ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły jednego myśliwego. No dobra, mogę ci pomóc, ale ty bijesz z łuku, a ja z miecza, więc ty na pewno i tak więcej ubijesz. Dobrze, pomogę ci. Idź przodem. Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trola. Rozerwałby cię na strzępy, jasne? Biada ci, jeśli stchórzysz. No, ze zwykłym trolem jeszcze nie próbowałem walczyć. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Znowu tyle jedno na ten z tych temat. Przeklętych stworzeń. Ej, ale kurde! Nie. No. Jak ja mam z nimi walczyć, jak to cholerstwo ode mnie ucieka? Tak trzeba z nimi postępować! I co? Jest ich więcej? Nie, tylko trzech ich było. Hej, ty! Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Dobrze. Co prawda do tej pory nie bardzo mi pomogłeś, ale nie zamierzam cię od razu skreślać. No dobra. Czego konkret? Płyty pancerza ze... zębacza? Płyty pancerza zębacza, a nie pełzacza czasem? Wszystko jedno, i tak mi to nie jest potrzebne na razie. Czy nie przychodził tędy jakiś nowicjusz? Przeszło tędy dzisiaj wielu dziwnych ludzi, włączając tych dwóch żartownisiów przy kamiennym łuku. Faktycznie, był z nimi pewien nowicjusz z klasztoru magów ognia. No, tylko przeprawić się... Między tymi dwoma gośćmi raczej do łatwych zadań nie będzie należeć. A czy wszystkie zadania w Gotiku należą do tych łatwiejszych? Nie sądzę. Słyszę o tym po raz pierwszy. To było wiadomo. Chyba się nie przesmyknę, co? Ode mnie tego nie dostał. A może jednak? Spala ci, bo walka z nimi byłaby zbyt trudna. Mam swoje zdanie. Nawet jak na ten etap gry. Dochodzimy już do tego lasu, gdzie jest Okoinosa i poszukiwacze. I szkielety goblinów. A co to jest za jaskinia znowu? Jakaś jaskinia, kurde.
Wygląda jak jakieś pobojowisko. Na pewno doszło tu do bitwy. Kiedyś. O cholera! Spadalski. No mówię spadalski. Nie może o tym nie wiesz. Odpuścił? Odpuścił. To było chyba wiadomo od dawna. Uff. Nie poradziłbym sobie z nim. No i co? Dotarliśmy. Co dalej? Sierwojady. Akurat tymi to się najmniej przejmuje. Czemu te sierwojady mnie ignorują? Wychodzi na to, że kusza jest skuteczniejsza od miecza. Tam jest poszukiwacz. Znowu! Trzech przy kamiennym kręgu, dwóch tutaj, to daje nam pięć. Pięć problemów. Mogę spróbować, kurde, nie wiem. Pff, nie, golem tu na pewno nic nie pomoże. Demon. Ale zrobimy to sposobem. Momencik. Bryła lodu. Ała, 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 ała. Ty nie bij! Łupku, nie bij szkielety gobliny, tylko poszukiwaczy. O cholera. No toś se pierdyknął. Demony są mocniejsze niż przypuszczałem. Ej. Nie no, serio. Nie? Czekaj tam, może się odblokuje. A może po prostu sprawię, żeby ten poszukiwacz bliżej podbiegł. O właśnie. So, demon... O właśnie. Nie da się tak poniewierać, demon. Cholera w ten. O, w mordę. Nie. Hej, what? A ty tu skąd? Czas demona się skończył. Super. Ja nie chcę drugiego zużywać, bo coś czuję, że mi się przyda. Mordę, i co by tu zrobić? Golem mi raczej nie pomoże. A ten amulet, który dostałem od tego kupca, to też za wiele nie pomaga. Trzy strzały i leżę. Strach. Zadziała strach? Może zróbmy to inaczej. Albo nie. Dobra, nieważne. Dobra, mam jeszcze bryłę lodu, ale... Ciu. Ła, 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 parzy!
mnie nie bić, panie poszukiwaczu. Cholera jasna! Celuję mnie tych, co są daleko. Dobra. Zróbmy to tak. Szkielet niego zdezorientuje. A jemu wpierdzielę po prostu. Ła. Ła. I poleciał skubany. Ej, wracaj tu! Ani mi się waży atakować tych poszukiwaczy. Źle mnie poobijał. A raczej podpalił. No tak, level mi się wbił. To teraz. Jak z nim pogadam, to pewnie expa dostanę. Ale jak ich zaatakuję, no to... No dobra, chyba będę musiał tego demona użyć. O. Kończył się szkielet. Zróbmy to sposobem jakoś. Nie, no, bo to chyba nie z tym mam pogadać. Tam jest jeszcze jeden! What? Ilu was tu jest? Ale tak szczerze. To celowo zrobili. Muszę pogadać z tym, co jest najdalej. Moment, muszę się rozeznać w terenie. No właśnie. Spóźniłeś się. Zniszczyliśmy oko Minosa. Już nigdy nie odzyska swojej dawnej mocy. Za chwilę przekonasz się, że wszelkie próby pokonania naszego pana i mistrza są z góry skazane na niepowodzenie. Pana i mistrza, powiadasz. Tam jest. Aj. No i tu mogę zrobić tylko jedno. Demon! Bierz ich, kocie. Okej, ta sytuacja jest nieco dziwna. Aha! Jest rachajta mnie tak. Wow, chyba mi się spadło. Kurde! Czemu ten idiota poleciał na tych, co są z tyłu? Żeby tylko za szybko mu się czas nie skończył. Okej. Dało radę. Mikstura szybkości. O, kusza. I nawet wiem czyja. Nawet jest podpisana. Co ty odwalasz? No, czas ci się skończył, wiadomo. No, leczenie. I nie tylko.
Mana. Wszystko się przyda. No. A Koinosa jest, to teraz trzeba wrócić do klasztoru. Gdzie to jest? Za dużo tych teleportów. Milton nie ma nic do powiedzenia. Dużo by mnie to kosztowało. Kradzież to pogwałcenie zasad klasztoru. Te przestępstwa muszą zostać ukarane. Takie jest prawo Inosa. Przekażesz klasztorowi stosowny datek. Ile? 50 sztuk złota. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Nie mam dostatecznie dużo złota. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim dopuściłeś się owych występków. Może będzie to dla ciebie dobra nauczka. Pamiętaj, jeśli nie będziesz popełniał wykroczeń. Tak, tak, a teraz odchędzasz się. Ej! Wynocha! Co, jeszcze cię nie ukarali, Salandril? Odzyskałem oko Inosa. Obawiam się, że jest uszkodzone. Ale to niemożliwe! Co się stało? Amulet wpadł w ręce plugawych istot. Przybyłem zbyt późno. W tych lasach jest pewne niezwykłe miejsce kultu, w kształcie półksiężyca. Nieprzyjaciele odprawili tam nad nim jakiś tajemniczy rytuał. Niech Inos ma nas w swojej opiece! Zbezcześcili nasz słoneczny krąg! W najgorszych koszmarach nie przypuszczałem, że dysponują aż taką mocą. No i co dalej? Co możemy teraz zrobić? Nieprzyjaciel stał się niezwykle groźny. A mimo to ten prastary artefakt może jeszcze pokrzyżować jego plany. Musimy czym prędzej naprawić oko i przywrócić mu dawną moc. Czas działa na naszą niekorzyść. Wolę nie myśleć, co się teraz z nami stanie. Bez ochronnej mocy amuletu jesteśmy bezbronni wobec sił ciemności. Udaj się do miasta i odszukaj tam maga wody imieniem Watras. W tej straszliwej sytuacji tylko on nas jeszcze może ocalić. Zanieś mu oko. Śpiesz się! Co to za słoneczny krąg? Każdego roku wszyscy magowie i nowicjusze z klasztoru udają się tam w czas przesilenia, by uczcić początek nowego cyklu. Dobroczynna moc słońca jest w tym miejscu szczególnie silna. Nigdy nie przypuszczałem, że można ją wykorzystać do mrocznych celów, a przecież tak się właśnie stało. O, już nie przesadzaj. Nie jest aż tak źle. No, czyli następny przystanek. Jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Miasto. Wszystko jest możliwe. No to w następnym odcinku pogadamy z Watrasem i zapytamy go, jak też można naprawić oko. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!